I dojechaliśmy. 24 równo wybiła. Szykujemy się do spania. Poniosło nas do Ojcowa. Jutro pobyteczka w pięknej scenerii. A teraz 3, 2, 1, spać. Szybka akcja już w drodze. Okolica naprawdę bardzo ładna. Ale nie za 15 zł godzina. Litości. Jeszcze piątka za godzinę. No to już 10 godzin i jest 50 zł. No i ceny jak dla krewki w Chorwacji. Nie bądźutko. Mają cennik, wiedzą jak się cenić. No całkiem przyjemne. Wybraliśmy miejsce tutaj koło tej Integry. Nie mówię dla ciebie, to ci znam youtuberzy z Kielc. Którzy tacy są tutaj, to może się z nimi spotkamy. Bardzo ładne miejsce. Jesteśmy pod wrażeniem. Trawa równiutka. Skoszone. A ile kamperów? Mamy weekend wrześniowy, a tu taki tłok. Dość fajne miejsce. I właściciel bardzo miły. Powiedział, że tutaj da nam jakieś broszurki, co gdzie zwiedzać, co zobaczyć. O, i nasz stół. Drugi raz będzie złożony. Jest okazja, to się rozkłada. No i jestem już po wizycie w recepcji. Przesympatyczny właściciel i właścicielka. Za dobę, od dzisiaj do jutra, zapłaciliśmy 63 zł. Jestem całkiem fajnie. O, Zuzia już jest głodna. Już ci idę zrobić paróweczki. Ale pokażę jeszcze, co to za kemping. Dostaliśmy naklejkę, zaraz przykleimy sobie na drzwi. A do rozmowy wrócimy potem, jak zrobię Zuzi śniadanko, bo jest głodna. Ja zrobię kawę wszystkim, którzy piją kawę. No dobra, idę zrobić. Kamek ściąga rowery. Zuzia już w kasku na dzień dobry. Kupiliśmy taką nową kłódkę. Znaczy małżonek kupił, żeby nikt mu rowerów nie ukradł. Teraz on z kamperem. Mamy taką kłódkę, że jakby przyszło tornado, to możemy się śmiało do jakiegoś drzewa, czy co, zaczepić. Dzień dobry. Jeszcze albański kurz na niej jest. Na wszystkim mamy albański kurz. Dobra, opowiem wam sytuację. Pan się nas... Pan z Zielonej Góry się nas zapytał, gdzie tu można kupić bułeczki. Ale zrobił to tak szybko, że ja to pomyślałam, że chyba po niemiecku do mnie mówi, więc mu mówię, że excuse me, I don't understand. No i pan poszedł tak. Zrobił oczy, no i poszedł. A Kamil do mnie mówi, to ja bym się przecież po polsku ciebie zapytał. Jakbyście kiedyś mieli taką sytuację, że powiem do was, że was nie rozumiem, to powtórzcie mi po polsku, bo dziwne rzeczy tutaj odchodzą. A nic nie piłam. Ale wstyd. Rowery naprawione. Naprawimy też przerzutkę, bo nie schodziła mi jedynka, teraz już schodzi. Pokażę wam, co tutaj dostaliśmy, taki burz informacji. Stąd jest blisko do Energylandii. Tutaj jest pocztóweczka jakaś. A w przyszłym tygodniu będzie Jura aktywna z natury. I tutaj będzie organizowany zlot na tym kempingu. Będą loty balonem i inne atrakcje. Nie wiem, czy do tego czasu dodamy ten film, aby... Nie wydaje mi się, bo tam jeszcze trochę mi zostało z Albanii filmu do złożenia, ale na luzie. Co tu jeszcze dostaliśmy? Tą Jurę. Co to takiego? A to są jakieś akcesoria kempingowe. Ich uloteczka. Przystępne cieno, oświetlony teren, czyste węzły sanitarne z ciepłą wodą.
przyłącze prądu, przyłącze wody, rzut nieczystości, ogólnodostępna lodówka, stanowiska dla, do zmywania, cisza i spokój. Zgadzamy się. Tak. Jak najbardziej jest to prawda. Co my tu jeszcze? I te mapki. Uwaga, tu dostaliśmy mapki i teraz właściciel nam tutaj pozaznaczał. Co możemy tu zwiedzić? Tu nam pozaznaczał też punkty, jakie warto zobaczyć, ale my skupimy się na tej mapie, bo na tej mapie jest wskazany niebieski szlak, o tutaj rowerowy. I tutaj mamy pozaznaczane rzeczy, które możemy zobaczyć z dziećmi. Jaskinia Ciemna, jaskinia Łokietka, Wierzchowi. Trochę rzeczy tu do zwiedzania mamy. Pieszo możemy iść do zamku i do Maczugi Herkulesa. Mamy pełen busz informacji, co tu możemy zobaczyć. Potem puszczę Wam dronę, to zobaczycie ten kemping z góry, ale nam się bardzo podoba. Naklejeczka. Jeszcze mamy zdjęcie ze zlotu, ale musimy kupić taśmę dwustronną, żeby je tutaj zamontować. Gotowa. Tak, mamy bardzo fajne zdjęcie, dlatego ono też tutaj pójdzie, tylko gapy jesteśmy, bo ciągle taśmy dwustronnej zapominamy. Maczuga tu jest gdzieś? Gdzieś maczugę? O, mama widziała większe maczugi. A gdzie są te niedobre? Większe maczugi. Jest zakaz zatrzymywania i jak zwrócicie uwagę, pokażę Wam. Wszystkie samochody mają już mandaty za szybami, a policja stoi sobie tam i tylko czeka, jak ktoś stanie. O, zmęczyliśmy się troszeczkę. Teraz trzeba by plecaczek nasz zabrać. I idziemy zobaczyć kościółek, żeby ktoś nie pożyczył sobie go nam. Oj, następny chciał się zatrzymać, ale mu zasygnalizowali, że nie wolno. A kiedy się zaparkować? No. Więc policja nie jest też taka chętna do dawania. Nie jest złośliwa. Nie jest złośliwa, sygnalizuje, że jest zakaz. To turyści, ale jest znak. Pamiętasz, jak jechaliśmy z parkingu, to był znak, że zakaz zatrzymywania się od 8 do 11 chyba, tak? Tak, no. Nie, zamknięty. A można sobie zobaczyć? Jest, drzwi są otwarte. Czyli normalnie tutaj są msze. Wejdziemy tam? Nie, tak jest zamknięty. Rowerki tak zostawiono. Policja jest, to chyba nie ukradna. Co jest? Policja stoi, to chyba nie będą tacy skorzy. Tu Państwo z kwitkiem idą do radiowozu. Ale mają sposób, bo dają sygnały dwa razy dźwiękowe, a jeśli stanie i tylko wyjdzie z samochodu, to z megafonem mandat. Mówią, prosimy podejść do radiowozu kierującego. O, tam też już Pan parkuje, trzeba go od razu przegonić, bo zapłaci w innym wypadku. Córeczko zamknięte jest. Jesteśmy w Ojcowie, a przed nami jest kaplica postawiona na wodzie. Kaplica ta znajdowała się w miejscu dawnych łazienek zbrojowych, które przerobiono na obiekt sakralny w 1901 roku. Kaplica usytuowana jest ponad potokiem na betonowych podporach, co wzięło się według miejscowej tradycji z zarządzenia cara Mikołaja II. Wtedy zabranione było budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, dlatego ludzie wpadli na pomysł i postawili ten oto kościół nad potokiem. Dobra, ekipa, powoli odjeżdżamy i my. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo dzieci głodne. Trzeba je jeszcze trochę pomęczyć i pójdą spać. Ja się tak zastanawiam, bo w tą stronę dojechałam, ale w tamtą ja to autobusem. Nie ma problemu, tylko nie wiem, czy zauważyłem, że tu nie jeżdżą autobusy. Są przystanki autobusowe. Ale w sobotę nie jeżdżą autobusy. Więc musisz zostać do poniedziałku i dojechać do kampera, a już tam nie będzie.
A jak to jedzie z dwójką dzieci? Damy radę. No, dobra, jedziemy dalej. Powolutku zjesz dobre jedzenie, jakiegoś dewolaja, będziesz miała siłę. Bo siła jest od mięsa. Bo siła bierze się z mięsa. Uf, Szymon padł. Synku? O, jest zakaz wjazdu dalej, widzisz. Zaraz zobaczymy, czy nas to nie dotyczy. Rowerów jest, dorożek rowerów. Kupiliśmy bilety na godzinę 15, czyli mamy 2,5 godziny, żeby jechać do kopalni Łokietki. Szymon jest zrozgotany, że nie przyjechaliśmy tu kamperem, tylko na rowerach i musi nosić kask. Gdzie masz okulary? W koszyku. Tutaj to jest góral potrzebny, a nie miejski dupowóz. Idziemy do jaskini Łokietka. Taki jest szlak. Zakaz rowerów, zakaz konnej jazdy. Szlak niebieski. Powinno być łatwo i prosto. Bardzo fajnie było na jaskini. Bardzo fajnie było w jaskini. A nie pokazaliśmy, zostawiliśmy baterię w koszyczku rowerka. Fajnie się jedzie, prawda? Tak. Jak nie trzeba pedałować. Mamie też się marzy taki stan. Chciałaby mama siedzieć na krzesełku z tyłu i żeby ktoś pedałował za mnie. Myślisz, że tata był pedałował nas wszystkich? Nie. Nie. To szkoda. Znaleźliśmy taką jaskinię. Idziemy zobaczyć. Zwykła jest? A miała być niezwykła, kochanie? Taka mikrojaskinka. Jakby padał deszcz, to dobre schronienie. Jesteśmy w piwnicy pod niedoperzem. Trochę taka przerażająca ta karta. Jak nekrolog jakiś wygląda. Naprawdę jak gazeta z 1932. Mama! Montaż dzieciaków. Jedzenie naprawdę bardzo dobre, smaczne. Zostawiliśmy rowerki ze względu, że tu nie było miejsca. Podpięliśmy je do barierki. I idziemy. O 15 mamy wykupione bilety. A teraz 450 metrów do góry. Ile? 450. Daleko jeszcze? 435. A ile to het-hetów? het-het-het-het-het. A my się wspinamy tam na górę, tymi schodami. Nie, bo wtedy przed jedzeniem nie mielibyśmy siły. A teraz mamy nadmiar kilogramów. Dzisiaj mamy bardzo aktywny dzień. I nie wiem, czy to nam sprawia przyjemność. Poczekajmy na endorfiny. Ostatnia prosta? Ostatnia. Tam już widać kolejkę. Tak to wygląda przed. O, tam są makiety. Tu będziemy wchodzić. Jest tam ciemno i tak nic nie zobaczycie, więc stawimy trochę zdjęć i widzimy się, jak już wyjdziemy. No i my już po jaskini. Naprawdę była jaskinia ciemna. Stanęliśmy na lody. Taka piękna restauracja. Taki widok. Plac zabaw. Dzieciaki się bawią. My wcinamy lody, dzieci już zjadły. My w sumie też. Ja jeszcze mam troszkę.
Mamy jeszcze do domu, czyli do kampera 4 km, ale ciągle pod górkę. Albo się tak nam wydaje. Chyba nie. Chyba tak. Ja już miałam chwilę zwątpienia. Chciałam zostawić rower w rowie, ale mój małżonek z ekonomicznych względów dał mi przykład, dlaczego miałabym tego nie robić. Tak, ekonomiczne pobudki są najlepsze. Tym jakby bardziej, ktoś szukał roweru, mam na sprzedaż. Tym bardziej, tanio. W domu na elektrycznym, stacjonarnym, to jeździ po godzinie czasu, a tu 10 minut dojechać nie daje rady. Maś, wyjechaliśmy o godzinie 9, która jest? 17. 17 i tylko pedałuję. 17.30. Prawie 10 godzin aktywności, przecież to mnie zabić mogło. Ty wiesz, ile kalorii spaliłaś? Już zjadłam je. Dotarliśmy. Na szczęście. Cali, zdrowi. Zawołamy tymi pośladkami. Ale jakoś. Szefowa bajeruje sąsiadów, a my układamy Lego. Lego pod tytułem Lego Camper. Mamy już grilla. I na razie tyle. Bo dopiero początek układania. Dalsza część. Już mamy tyle. Gdyby kogoś interesowało, jak spędzamy wieczory w kamperze, to kiedy jest tak zimno jak teraz i nie siedzimy na dworze, to każdy ma swoje zajęcie. Dziś akurat kamyk Lego, Szymonek rysuje linię od linijki, a my z Zuzią malujemy potwora. Mamy zawsze ze sobą zestaw. Jesteśmy już o tyle mądrzy, że mazakami malujemy tylko pod stałą kontrolą mamusi, tak? A czemu nie wolno mazaków? Bo Zuzia, jak się ostatnio mazować mazakami, tak przez tydzień nie mogłam cię domyć. Tak wygląda nasz potwór. Teraz będziemy kolejnego malować. A ty co? Ty, brzuchu, pasi brzuchu. Gruby jesteś? Którego malujemy? Tego czy tego? Tego, dobra. Nie ma problemu. Będziemy malować tego. Zobacz, tu jest podpowiedź. Co to ma być za potwór? Zuzia, co masz w ręce? No tak myślę. Nie masz nic? Nic. Ptaki wybajerzone. Ekstra. Podziękowałaś tacie za złożenie kampera? Tak. Dziękuję, tatu. Proszę bardzo. Jeszcze zostały jakieś akcesoria? Nie, no to są grillowe z zewnątrz. A, bo jak coś, to jest cały zestaw rodzinny. Także wszyscy mamy swoje kamperki. A Zuzia idzie już spać. My też się żegnamy dzisiaj. Miłej nocy. Rowery sprzedaj. Chcę sprzedać rowery. Taka nowinka. Kupujemy elektryczne. Po pierwszym dłuższym wyjeździe, po bolałych nogach i po prostu nieprzespanej nocy stwierdziliśmy, że... Kto miał siły, kto miał słabą kondycję, to cierpiał. Znaczy, mąż mój. Powiem wam, że boli mnie dzisiaj wszystko. Naprawdę nawet mnie ręce bolą. Zrobiliśmy 28 km, ale to było 28 km, które zapamiętam do końca życia. Więc rowery idą na sprzedaż, kupimy elektryki, a przynajmniej takie, które wspomagają jazdę. Chyba nam się gaz będzie kończył, bo zmniejszył się płomień. A dzisiaj na gazie lecieliśmy. Bo dzisiaj ogrzewanie na gazie, bo nie chcieliśmy smrodzić sąsiadom z Webasta. Ale w takich temperaturach jak dzisiaj, to ten gaz się w miarę sprawdzał jeszcze. Do zera jeszcze tak jest okej, okay, nie? Na tym piecyku. No, 24. Przykręcałaś się znaleźć temperaturę? Nie. To było gorąco. Nie dla mnie. Idziemy z Zuzanką na obchód. Patrz, jakie są ładne numerki parcel. Jakie duże te parcele. Od jednej do drugiej. Sporo miejsca. Wiecie, miejsce zaskakuje. Jest naprawdę zadbane, mimo tego, że to jest bardzo duży obszar. Zobaczcie. To się ciągnie i ciągnie. To naprawdę jest zadbane. Trawa skoszona. Wygląd super. Sanitaria czysta.
Myślę, że podejście właściciela też jest super. Jest bardzo przyjazny i taki otwarty do ludzi. Poza sezonem jest tu tyle ekip. To już jest naprawdę coś. Dzień dobry. O, tak, muszę powiedzieć. Może na naklejkę się załapiemy? Jasne. Tak? A my myśleliśmy, żeby w Turcji. Ty nie w Turcji, tylko w Bułgarii jesteś. W Albanii. A raczej w Albanii. Dominika. Krzysztof, miło Bogusława, mi. Moja żona. Dominika, miło mi. Jako gospodyni tego przybytku idę wyrzucić śmieci. Idź, gospodarzu, idź. Co by do domu nie wozić? Spalanie będzie miało. No. Jak mówię prawdziwy, tak. Będzie jak mówię prawdziwy gospodarz, to do domu wozić. Aha. To są te słynne łazienki, o których wszyscy mówią. No naprawdę czysto. Chcesz nam pokazać te twoje słynne łazienki? Czemu? I sanitaria? No na wszystkich forach piszą, jak to jest czysto. No, zadbanie. No, chcemy zrobić i robimy tak, jak jest. Tak jak sami byśmy chcieli, tak? No, super. Także, wodę ciepłą mamy 24 godziny na dobę. No, staramy się, żeby w miarę to było ogarnięte. Trzeba przejść po prostu kilka razy w ciągu dnia, zobaczyć, jak ludzie po sobie pozostawiają. No, teraz jest akurat po okresie wyjazdów wszystkich ekip, więc każdy jeszcze rano prysznic, toaleta, więc... Źle nie jest. No. Jakieś większe atrakcje koło tutaj, tak jak Energylandia, co jeszcze? Do 50 km no to jest naprawdę masa, tak? Czyli Kraków. Znaczy zacznijmy od tych najbliższych, czyli mamy Ojcowski Park Narodowy, z którym graniczymy. Dosłownie 15 minut piechotą, no, kilometr. Jesteśmy na Zamku w Pieskowej Skale, obok Maczuga Herkulesa, która jest na każdej okładce książki do czwartej klasy z geografii, więc te atrakcje, mnóstwo jaskiń, jaskinia ciemna, jaskinia nietoperzowa, największa jaskinia Jury, jaskinia Wierzchowska, grota Łokietka, do każdej oczywiście legenda, sam zamek w Ojcowie, najfajniejszy fragment Doliny Prątnika, źródełko miłości, brama krakowska, no to jest wszystko to, co jesteśmy tutaj w stanie zrobić nawet na piechotę. Zobaczcie, ile informacji, albo, ile miejsc. Albo samym rowerkiem. Tak jak my to zrobiliśmy wczoraj, tylko rada ode mnie, nie wybierajcie się na pierwszy rzut rowerem 20-30 km, bo będziecie oboleli. Wszystko was będzie boleć. Tak, zależy, nawet ręce. Zależy, ile jeżdżą. No, są takie ekipy, które na przykład przyjeżdżają do nas i robią Kraków na rowerze, gdzie do Krakowa mamy w jedną stronę 35, nie? No, także mówię, jakbym miała elektryczny, to bym zrobiła te 35. Tak. Ja tak tylko powiem, że jakbyście nie wiedzieli, co tu zwiedzać i gdzie jechać, to śmiało do właściciela. On wam da taką czapkę informacji, że z torbami wyjdziecie po prostu pełnymi ulotek, map, wskazówek. Tak, recepcję mamy dosłownie wyposażoną mega. No nawet przyjeżdżając tutaj bez żadnego planu, tak, no potrafimy wam podpowiedzieć, co będziecie w stanie robić przez kilka dni. No wiadomo, teraz jest już ten okres posezonowy, więc każdy wrócił do pracy, zostają tylko te wypady weekendowe, więc... Trzeba tu przyjechać kilka razy. Trzeba, tak, no nawet nie, że kilka razy, tylko po prostu sobie tak zaplanować jakoś te atrakcje, wypośrodkować, żeby no nie był też natłum. Zapach świeżo skoszonej łąki. Piękne krajobrazy. Tak, no tu jesteśmy na tej części już takiej namiotowej, ona jest tak mniej podzielona na parcele, no tu jest jeszcze ta strefa długoterminowa, oczywiście są tu też przyłącze dostępne do prądu, oświetlony cały teren, wszystkie miejsca z tej strony są numerowane, przyszłościowo jeszcze tu jakiś basen. Ile załóg możecie zmieścić? Nie chcemy też robić wielkich spędów, tak? Bo im więcej ludzi, tym też jest mniejszy komfort dla gości. Są takie weekendy, gdzie przyblokowujemy rezerwacje, żeby po prostu no nie robić tu wielkiego spędu, tak? Jeżeli byśmy upychali, no robili, no to naprawdę można tu zrobić zlot na 200-300 załóg, tak jak
planował to na przykład PZPM, ale normalne weekendy to nie przekraczamy 100 ekip, więc to jest jeszcze taka 80, tak, to jest bardzo komfortowa. W tym momencie, tak jak widzicie, mamy koło 40, no jest, można powiedzieć, nawet mniejsza część placu zajęta. Każdy, nie są stanowiska zajęte wszystkie, jedne koło drugich. Ludzie mają na tyle komfortu psychicznego, że taka swoboda jeszcze jest, no nie są te zestawy tak poupychane, jak to się mówi. I my właśnie zbieramy się do wyjazdu, spakowani, zaraz ruszamy do domku. Byliśmy jeszcze u nie wiadomo gdzie, dali nam naklejeczkę, my daliśmy im swoją. Na pewno się gdzieś jeszcze zobaczymy. Zaraz naklejeczkę tutaj nakleimy na naszej ściance, może tu się, nie zmieści się, tu się zmieści. O, tu się zmieści. Także na pewno pójdzie na naszą ściankę. A my pomalutku pakujemy się. Znaczy w sumie to już się spakowaliśmy i tak zdążyliśmy idealnie przed deszczem. Troszkę tutaj zaczęło padać. Zapinam dzieciaczki i do domku. A my żegnamy się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może za tydzień tutaj na zjeździe na Jurze.